Ojcze, dziękuję Ci za to, że mamy Twoje Słowo, to jest żywe Słowo. Ty do nas wciąż w dalszym ciągu mówisz przez Twoje Słowo, objawiasz siebie samego. I to właśnie chcemy zobaczyć, Ciebie, Ciebie, który jest wierny swojemu Słowu, który działa niezmiennie. I poddajemy się Tobie. Niech Twoje Słowo przenika nas, niech buduje w nas coś, czego nikt nie jest w stanie zbudować. Żadne ludzkie słowo nie potrafi stworzyć tego, co potrafi tylko Twoje Słowo. Tobie oddajemy chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi i Twój Święty Duch opiekuje się nami i prowadzi nas. Tobie chwała na wieki. Amen. No i pozdrowienia jeszcze z Giżycka i z Kętrzyna. W Giżycku mieszkamy, w Kętrzynie usługujemy, ale właściwie to usługujemy w różnych miejscach, gdzie tylko nas jeszcze chcą. Tak to już jest, bo już... Dobrze. Gdybyśmy mieli zakończyć piękną historię, to jakie powinny być słowa? Jak się kończą piękne historie? O właśnie, na to liczyłem, świetnie. Żyli długo i szczęśliwie. Ale czy długo znaczy szczęśliwie? Właśnie z tymi małżeństwami tak dzisiaj, tak niektórzy to od razu powątpiewają, tak? Najbardziej okrutny żart, jaki kiedykolwiek widziałem, właśnie tego typu, że mężczyzna po 30 latach budzi się w łóżku, taka chmurka nad nim obok żona, mówi, gdybym ją 30 lat temu zabił, to dzisiaj bym wychodził na wolność. To był jeden z najokrutniejszych żartów. Niestety ciągle takie żarty są w tym kierunku. Ja tego zupełnie nie zgadzam się z tym. Uważam, że jest wspaniale, cudownie być ze sobą razem, ale właśnie to nasze mówienie, że żyli długo i szczęśliwi, no chyba, że razem to złączymy, że żyli długo, bo jeżeli długo, to tylko wtedy, bo też tak się to mówi, a po co mi żyć tak długo? Myślę, że to jest tak fajnie, jak już wszyscy bliscy poumierali, tyle chorób i tak dalej. To nie jest wcale takie fajne, ale szczęśliwi, jeżeli razem, to ma sens. Tak? To wtedy ma sens, dopiero, bo szczęście też ma różne definicje. 50. rozdział Księgi Pierwszej Mojżeszowej, taki jest dzisiejszy tytuł, Trzy trumny i nadzieja, trzy trumny i nadzieja oraz podtytuł taki, czy zaplanowałeś ostatnią podróż, czy zaplanowałeś ostatnią podróż. W tym tygodniu, kończą się moje ferie, ja normalnie pracuję w szkole też od wielu lat, bardzo długi czas. W każdym razie przez te ferie wyjeżdżałem dosyć sporo w różne miejsca. Jest takie miejsce, wiecie, jak to na lotnisku teraz jest. Trzeba już się przygotować mentalnie, co tam będzie się działo. Już dzisiaj to jest proste. Kiedyś to człowiek nie wiedział. Każą mu pasek zdejmować, buty zdejmować, zdejmować to i tamto. Musi się rozbierać. Jedną z ważniejszych rzeczy jest nie zapomnieć monet. Tak? Jak monety są w tym, to niestety zatrzymują cię, sprawdzają, badają i tak dalej, i tak dalej. Więc podróże są kształcą, podróże nas uczą wiele, między innymi właśnie to, że trzeba przed przejściem przez pewne miejsca wszystko zostawić. To znowu też jest taki żart obrazkowy, bardzo lubię obrazki i wcale się nie gniewam, jak ktoś mówi, że wracamy do takiej kultury obrazkowej. Jest taki obrazek, między innymi są znaki drogowe, które zawsze są jakimś językiem obrazkowym i wcale nam to nie przeszkadza, prawda? Więc jest taki obrazek, gdzie śmierć, to znaczy kapturze, kosa i tak dalej, przyprowadza gościa z tobołkami do grobu, on tak patrzy na ten grób i śmierć mówi... To wskazuje na śmietnik, mówi bagaże zostawiamy tam. Także musimy przejść na tą drugą stronę i musimy przejść bez niczego. Nic na ten świat nie wzięliśmy i nic z tego świata nie przynieśliśmy, nic z tego świata nie zabierzemy. Trzy punkty będą rządziły tym kazaniem. To jest trumna dla ukochanego ojca, trumna dla bolesnej przeszłości oraz trumna dla specjalnego brata. Przyjrzymy się temu troszeczkę bliżej. List do Hebrajczyków mówi w taki sposób. Śmierć to nie jest przypadek, śmierć to wyznaczone spotkanie. Dokładnie jak to brzmi, bo to jest tylko parafraza taka nasza ludzka. Jak postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Hebrajczyków 9:27. Jak postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. To nie jest kwestia naszego wyboru, to nie jest kwestia naszych przekonań. To jest postanowione człowiekowi. Raz umrzeć, a potem sąd.
To nie jest takie oczywiste dla większości ludzi, ponieważ dzisiejsze przekonanie, wiara najczęstsza w Polsce jest taka, jakoś to będzie. To jest najczęstsza wiara w Polsce, tak? Jakoś to będzie. I to nie dotyczy tylko ludzi, którzy są ateistami, to dotyczy tak samo wierzących ludzi nieraz. Tyle, że my dopisujemy sobie oczywiście jakieś tło tam religijne, bo tak jak ja wierzę, tak musi się stać. Nie od tego to wszystko zależy. Nie od tego. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, czyli konsekwencje. Konsekwencje. Bo dla wielu ludzi to jest właśnie jakby coś takiego, będzie koniec i nie ma konsekwencji. Jest koniec i jedyną konsekwencją jest to, że jest koniec. Tak? Nie, są konsekwencje. Jak postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Woody Allen. Woody Allen mu powiedział w taki sposób, to jest aktor, reżyser, on próbuje być zawsze zabawny również w temacie śmierci, powiedział w taki sposób, nie boję się umrzeć, ale wolałbym, żeby mnie przy tym nie było. No, fajne życzenie. Można sobie z tego żartować, ale to jest właśnie nieuniknione. To jest nieuniknione. To jest moment, w którym musimy uczestniczyć i nawet jeżeli by ta śmierć nastąpiła szybko i sprawnie, tak to powiedzmy, to są konsekwencje. Czy w to wierzymy, czy nie, są konsekwencje naszego życia i tego, komu, czemu zaufaliśmy. Za to wierzące dzieci są te przed nami wyświetlone. Następny wiersz to jest, no, slajd, to jest fragment oczywiście czego? Pieśni, tak? To jest fragment pieśni, umierać z Panem, dla Niego żyć. Warto, może większego, co na to być. Przepraszam, ja przeskoczyłem linijkę. Warto dlań, warto dla Niego zbyć. No, liczyłem na to, że będziecie pamiętali starą pieśń 274. Ja pamiętam ją w bardzo szczególny sposób, ponieważ tak jak tu macie zwyczaj z życzeniami, składać sobie życzenia i pieśni, my wtedy mogliśmy wybierać pieśń. Więc ponieważ byłem takim troszeczkę, no takim głupim nastolatkiem, no, po prostu. Więc żeby być złośliwym nieco, wybrałem tą pieśń, wiedząc, że się śpiewa ją na raczej pogrzebach. Tak? A to były moje 18 urodziny. Ale potem śpiewano te wszystkie zwrotki, a mnie aż skręcało w środku, aleś palnął. Aleś się wygłupił, nie? Tym razem to przesadziłeś. Ale przez to dokładnie do dzisiaj pamiętam tą pieśń i ona jest tam gdzieś w moim sercu. Im starszy się robię, tak, to tym bardziej te stare pieśni do mnie wracają. Nagle ni stąd, ni zowąd, czytając słowo, idąc po ulicy, przypominają mi się stare pieśni. Przypominają mi się stare pieśni. Także pozazdrościć tym, którzy w chórze są i muszą znać tych pieśni, ho, ho, ho i trochę, ale życzyć sobie wszystkim, żeby te pieśni gdzieś tam w sercu siadały. Mają niezwykłą treść, niezwykłe przesłanie. Umierać z Panem, dla Niego żyć. Może większego, co nad to być. Warto dla Niego cierpieć, warto bojować, warto dla Niego cały świat zbyć. Zbyć, czyli podarować sobie, tak? Zbyć, czyli odstawić ten świat. Nie jest tak ważny ten świat, jak życie z Panem i śmierć dla Niego. Tak śpiewają i takie wyznanie mają właśnie Boże dzieci. My nie musimy uciekać od tego tematu. Możemy śmiało o tym rozmawiać. Rodzice z dziećmi, tak, w domu. Możemy i powinniśmy o tym rozmawiać. Miałem sporo takich sytuacji jako pastor. Tego nie było aż tak dużo, ale tego nie było też. Było tego tyle, że pamiętam prawie dokładnie każdą sytuację. Pamiętam młodych, którzy nie chcieli umierać i starszych też, którzy nie chcieli umierać. Pamiętam, jak młoda matka zostawia małe dzieci. Pamiętam dwóch samobójców. Pamiętam osoby, z którymi rozmawiałem jednego dnia, na drugi dzień już ich nie było i nic na to nie wskazywało, że tak to się skończy. Potem się uczyłem i mówiłem z wieloma osobami, próbowałem rozmawiać. Tak? Słuchaj, musisz być przygotowany. Czy jesteś przygotowany? Czy przygotowałeś rodzinę na swoje odejście? Czy rozmawiałeś z nimi o swoim odejściu? Tak? Trzeba rozmawiać. Powinniśmy o tym rozmawiać. To nie są rzeczy, które gdzieś tam powinny być odłożone. Nie mówmy o tym. To taki ciężki temat.
Możemy śmiało o tym rozmawiać i to wcale nie musi być jakiś straszny moment w naszym życiu albo straszenia dzieci. Jak będziecie niegrzeczne, to ja umrę wreszcie. Tak niektórzy rodzice straszą swoje dzieci, prawda? Czasami tak bywa. Nie trzeba w taki sposób, można normalnie, pozytywnie, optymistycznie, bo nasza nadzieja jest inna, jest specyficzna, jest bardzo szczególna, ta nadzieja, którą my mamy, która nam jest zostawiona. Przejdźmy do słowa. Zaraz będziemy do tego, jeszcze wrócimy. W 49 rozdziale jeszcze czytamy błogosławieństwa, które Jakub wypowiada nad swoimi synami. Wreszcie przychodzi moment w 33 wierszu, gdy Jakub dał ostatnie polecenia swoim synom, wyciągnął nogi swoje na łoże i skonał. Tak jakby zaplanował to. Zrobił wszystko jedno, drugie, trzecie, położył się na łóżku i skonał i został przyłączony do swoich przodków. Józef, bardzo często go widzimy płaczącego. Tu również w tym rozdziale dwa razy będzie płakał. Pierwszy to jest moment właśnie, kiedy żegna się ze swoim ojcem. Rzucił się wręcz na twarz ojca, płakał nad nim i całował go. Potem rozkazał sługom swoim, lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. I lekarze balsamowali Izraela. Długo to było, 40 dni i później jeszcze 70 dni. Albo to może było 40 i jeszcze dodać plus 30. Może, jakkolwiek było to długie. Zastanawiające może być dla nas w tym momencie to, jak wyglądał ten pogrzeb. Dzisiaj też wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, czy to jest okej, jeżeli poddam się kremacji? Tak? Jeżeli moje ciało będzie spalone po śmierci, czy to jest w porządku? Jedyna rzecz, jaką czytałem do tej pory na ten temat, jest taka, że chrześcijanie zawsze dawali świadectwo pogrzebami, że człowiek ma znaczenie i jego ciało również ma znaczenie, ponieważ to ciało zmartwychwstanie. Dlatego w odróżnieniu od innych kultur chowali, grzebali swoich umarłych. Ale też chrześcijanie byli przecież rozszarpywani przez dzikie zwierzęta. Też pamiętam Adoniram Judson, który przecież zmarł na statku, więc co się na statku robi? Spuszcza się trumnę samo ciało się spuszcza do wody po prostu. Tak? Także to nie jest jakaś rzecz, która... Jak będzie pogrzeb wyglądał, tak będzie moje życie później wyglądało. Mówię to, ponieważ wielu ludzi w taki sposób funkcjonuje i myśli. Tak? Jeżeli na moim pogrzebie będzie mnóstwo ludzi, będą piękne pieśni, najlepiej jakby, że jeszcze jakiś biskup powiedział i jeszcze ktoś wystąpi i powie takie doniosłe, wielkie słowa, to wtedy wszystko będzie okej. Okay. Byłem na wielu pogrzebach, również moich sąsiadów, z wieloma rozmawiałem i z jednym z nich na przykład mówię o Bogu, jak zwykle, no to jest naturalne. Chcemy się podzielić, on był wykształconym człowiekiem, udzielał korepetycji z matematyki. Ja mówię, Andrzej, wiesz, że będziemy musieli się spotkać z Bogiem. Nie, to mnie nie dotyczy. Nie, Zbyszek, ja jestem wykształconym człowiekiem, żeby mówić o takich rzeczach. Ale potem, kiedy siedzimy w kościele, ksiądz stoi i mówi, brat nasz Andrzej, módlmy się za niego, będzie jeszcze jakaś tam później modlitwa za niego. I mówi mnóstwo różnych rzeczy z Ewangelii i on jest bratem. Bo co, bo ksiądz powiedział? Jego słowo księdza ma jakąś moc, żeby on stał się później, nie miał tych konsekwencji, których byśmy sobie nie życzyli? Tak to nie działa. W taki sposób to nie funkcjonuje. Więc Bóg pozwala nam na to, na płacz. I to nie jest nic strasznego. To nie jest akt niewiary, że płaczemy. Józef płakał. Rzewnie płakał nad swoim ojcem. I to trzeba powiedzieć, to jest coś niezwykłego. Tylko ludzie mają taką zdolność, że płaczą w momentach emocjonalnych. Czy to jest radość wielka, czy to jest smutek. Płaczemy, tylko ludzie. Nawet jeżeli zwierzęta mają coś takiego jak łzy, to nie jest związane w taki sposób z odczuciami jak u nas, u ludzi. Więc Bóg dał nam łzy jako niezwykły dar, żeby wyrażać czy to radość, czy to smutek. Józef płacze,
ojciec jest balsamowany, właśnie mówiąc o dziwnych pogrzebach, ojciec jest balsamowany. Jak to? Przecież to egipscy lekarze, przecież to nie taki powinien być obrządek, no ale jednak tak to zrobiono. Tak? Więc tu jest tych dużo dni żałoby. Józef prosi o pozwolenie faraona, żeby pochować ojca tam, gdzie powinien go pochować, czyli w ziemi obiecanej. Faraon na to pozwala. Wyjeżdżają wszyscy z wyjątkiem dzieci, zwierzęta, domostwa zostawiają, tylko dorośli wyjeżdżają. Cały duży orszak jest im towarzyszy. Ludzie z tej okolicy, gdzie przyjechano do tej ziemi obiecanej, 10 wieżdy przyjechali do Goren Hatad, który za Jordanem, urządzili tam wielki, bardzo uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu żałobę znowu jeszcze 7 dni. Jeszcze 7 dni. Dzisiejsze czasy są dziwne. Nie tylko to, że jest coraz więcej właśnie kremacji, ale jest coraz więcej takich momentów, że ludzie nie odbierają tych urn z prochami. Po co? Po co mam się tym w ogóle przejmować? Zmarł to zmarł. Nie ma. Koniec. Skończyło się. Po co więcej sobie tym głowę zawracać? Bardzo dziwne dzisiaj są zwyczaje. Zwyczaj pogrzebu taki, że prawie jak w McDonaldzie, w tym McDrive, przejeżdża po prostu kolumna, patrzy, tam są ubrani na czarno, pokaz mody, przejechali, koniec. Skończone nabożeństwo. Tak? Nie ma, u nas jeszcze wciąż, teraz jak jechaliśmy po drodze, tak samo widziałem taki typowy nasz pogrzeb gdzieś tam na wsi, ludzie idą, idzie karawana, tak? Ludzie idą za trumną. W miastach to już chyba się tego nie robi, prawda? To tylko jest ten moment przed bramą, że idą kawałek do cmentarza samego. A tak już nikt nie chodzi za trumną, tak jak kiedyś. A to miało nam przypominać, że każdego z nas to czeka. Miało nam to przypominać, że to jest ostatnia podróż. I my też któregoś dnia w tą podróż się wybierzemy. I to nie jest opcja dla tych, którzy ewentualnie się tam z życiu nie potrafią poukładać. To jest dla każdego. My wszyscy weźmiemy w tym udział. Tak? Więc jest karawana, jest 7 dni, jeszcze raz tego obrzędu. Ludzie patrzą, mówią, to ciężka żałoba w 11 wierszu. Ciężka żałoba u Egipcjan. Dlatego zmieniono nazwę tego miejsca na Abel Misraim. I mówią, gdzie to tam jest położone. W miejscu, gdzie miał być pochowany, na polu Makpela, tam ta jaskinia, którą Abraham jeszcze nabył, żeby pochować swoją żonę, później siebie. Ale potem dzieje się coś dziwnego. Ale jeszcze przepraszam, to jeszcze zanim dojdziemy do następnego fragmentu, nasza nadzieja, no właśnie, bo nasza nadzieja, powiedziałem już, że jest inna. Jest inna niż ta, którą mają ludzie w świecie. 1 Tesaloniczan 4,13 mówi w taki sposób, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. Tak? No bo kto może wiedzieć, co jest za tym progiem śmierci? No jest niepewność. Mówi, ale ja chcę, żebyście wy nie byli w niepewności. Czyli żebyście mieli pewność co do tych, którzy zasnęli. I również co do nas samych, bo my też w końcu zaśniemy, czyli umrzemy. Abyście się, właśnie z tym jest związany smutek, abyście się nie smucili. Co innego jest okazywanie żalu, płaczu, ale co innego to jest rozpacz, która jest niepocieszona. To są dwie różne rzeczy. Jesteśmy smutni, bo ktoś bliski nam odszedł, ale co innego rozpacz, która nie da się pocieszyć. Tu mamy smutek, wielki żal Józefa, wielkie łzy, ale mówi, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Oczywiście w domyśle nie mają tej nadziei, bo jak powiedziałem wcześniej, wszyscy mają nadzieję. Wszyscy mają nadzieję, że jakoś to będzie. Jeszcze jeden fragment. Apostoł, który jest nazwany właśnie apostołem nadziei, to Piotr, mówi w taki sposób w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział 3 wiersz, mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku czemu? Nadziei żywej, podkreśla.
To jest ta nasza nadzieja. To jest ta jej inność. To jest żywa nadzieja przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dzięki czemu stała się ta nadzieja żywa? Bo pierwszy wstał z grobu. Był pierwociny, święto pierwocin. Pierwszy Chrystus wstał z grobu. A jeżeli pierwszy, to i następni. Jeżeli pierwszy wstał, to i następni wstaną. To jest nasza nadzieja. To jest żywa nadzieja. Bo Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i to jest poświadczone. To nie jest coś, co my sobie wymyśliliśmy. Owszem, dzisiaj my wierzymy, ale widzimy świadectwa tego bardzo wyraźne. Więc nadzieja to nie jest spekulacja. Ja miałem nadzieję, że dzisiaj chór zaśpiewa, bo wczoraj słyszałem, jak ćwiczyli pieśń. Już nawet dzisiaj pozwoliłem sobie na Facebooku wrzucić rano, że ta pieśń będzie śpiewana. Pieśń, którą znałem gdzieś tam znowu jeszcze w czasach młodości. Jeśli lud mój ukorzy się i tak dalej. I miałem nadzieję, że będzie dzisiaj śpiewana. Ale ta nadzieja zawiodła. No akurat nie. To, bo nie mówimy o nadziei, która jest spekulacją. Mam nadzieję, że mi się uda, że wygram, że jakoś to będzie, że szczęśliwie dojedziemy. To jest, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to w filmach, bardzo często, chyba szczególnie Amerykanie w tym przodują, obiecuję ci, że będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Tak? Obiecuję ci, że z tego wyjdziemy. Czy wychodzi z tego tylko główny bohater przeważnie, o reszcie nie mówią, bo to główny bohater powinien zawsze wygrać, bo jest fajny. Ale tak to nie działa. Tak to nie działa. To nie o takiej nadziei mówimy. To nie jest nasza nadzieja. Nadzieja nasza nie jest spekulacją. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ta nadzieja to jest kotwica duszy. To jest kotwica duszy. To jest, przeczytam ten fragment. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 19 wiersz. Nie wypisałem tego. Hebrajczyków 6, 19. Mówi w taki sposób. Wcześniej nadzieja pojawia się, abyśmy przez dwa niezruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, że Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, żebyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Tak? Mamy zachętę, mamy mocną zachętę, żeby uchwycić się leżącą przed nami nadzieję. To jest jeszcze 18 wiersz. I teraz mówi, jej to trzymamy się jako kotwicy. Kotwica unieruchamia statek w jednym miejscu. Ta kotwica duszy, ona trzyma nas bezpiecznymi. Jeszcze wrócimy do wierszy, które pokażą nam, że ta nadzieja jest po prostu jest szalona, jest przedziwna. Ta nadzieja, którą my mamy, którą się karmimy, w której stoimy. Pewnej i mocnej, sięgającej poza zasłonę, oczywiście tam nie będę tłumaczył listu do Hebrajczyków, ale taka jest nasza nadzieja. Taka jest nasza nadzieja. Zanim pójdziemy dalej, możemy już przeskoczyć tam do tego drugiego punktu, trumna dla bolesnej przeszłości, ale małe takie spojrzenie jeszcze raz na Księgę Genezis. Powiedziałem już, gdybyśmy zaczęli, jakbyśmy ją skończyli, no powinno się zacząć właśnie tak pięknie, jakaś historia, dramat, jakieś napięcie i wreszcie też powinno się pięknie zakończyć. Tu widzimy, że kończy się śmiercią i to jedną i później drugą, ale sama śmierć nie jest tu najstraszniejsza. To jest najbardziej smutny moment, ten, który teraz tu przeczytamy. Mianowicie moment, kiedy bracia reflektują się, zostaliśmy bez ojca, Józef teraz ma świetną szansę na to, żeby dokonać zemsty. Józef może dokonać zemsty w tym momencie. Jeszcze taka mała dygresja na temat śmierci i tego, jak to widać właśnie w Księdze Rodzaju. Często, kiedy czytam jakiś fragment z Biblii, jakieś słowo mnie zastanawia, czasami to są bardzo proste sformułowania, szukam, gdzie po raz pierwszy zostało to użyte w Biblii. No, gdybyśmy szukali śmierci, kwestii śmierci, to oczywiście pojawia się bardzo szybko. Tak? I to jest ciekawe, że to właśnie rozmowę podejmuje kto? Ewa, tak? Z szatanem, tak? Z przeciwnikiem, z wężem rozmawia. I mówi, na pewno umrzecie. Na pewno umrzecie. Czyli założenie jest jeszcze takie, że Bóg wspomniał im,
że oni umrą. Jeżeli zjecie z tego drzewa, umrzecie. Ewa rozmawia o tym z wężem. I co robi wąż? Wąż wprowadza względność. Może tak, może nie. Nie, na pewno nie. Na pewno nie umrzecie. To jest jedno z diabelskich narzędzi dzisiaj. To jest wprowadzanie zamieszania do naszego rozumienia tego, o czym mówimy. Więc jeżeli mówimy o śmierci, to wielu ludzi mówi, a nie, nie mówmy o tym, a nie, to może będzie inaczej. Przeróżne koncepcje pojawiają się w naszej głowie co do śmierci. Nie jest tak? Prawda? Więc musimy być bardzo uważni, kto o tym mówi, co o tym mówi słowo. I pięknie później dalej jest powiedziane, no, zaraz następna sytuacja jest taka, że jest Kain i Abel, jest ta pierwsza nadzieja, która zostaje zabita. Ewa miała nadzieję, że to szybko, bo Pan Bóg dał jej obietnicę, prawda, że jej potomek zdepcze głowę węża, wąż ukąsi go w pięty, ale że on zdepcze, że to się skończy. No i rodzi się człowiek, ona ma nadzieję, że Kain właśnie będzie tym, kimś, kto wyzwoli ich od tego przekleństwa, że to się zaraz skończy. Nie, 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 to się dopiero zaczęło. Zaczyna się od bratobójstwa. Jeden brat zabija drugiego brata, Kain zabija Abla. Straszne, prawda? Więc śmierć bardzo szybko wchodzi i jej drastyczność, jej okropieństwo od pierwszych kart Biblii. Ale zaraz w tym samym rozdziale, w czwartym rozdziale, na sam koniec, wspomniane jest o tym, że urodził się też Adamowi i Ewie Set. Set. Pamiętamy? I wraz z jego narodzinami co zaczęli ludzie robić? Wzywać imienia Pańskiego. Wzywać imienia Jahwe. Ale teraz tak, no dobrze, kochana ciociu, jak to się mówi w zborze, wytłumacz to dziecku, co to znaczy wzywać imienia Pańskiego? Co znaczy wzywać imienia Pańskiego? Kiedy wzywamy jakiegoś imienia? Kiedy wzywamy? No różne są momenty. Moja żona zawsze mnie wzywa, jak coś jej się podoba. Chodź, chodź, zobacz, zobacz. Zbysiu, Zbysiu, chodź, zobacz. Wzywanie jest wzywaniem, tak? Dzieci wzywają kiedy? Tato, pomóż. Jest wzywanie? To jest wzywanie, prawda? Albo też powoływanie się. Bo wzywać, to jest tak jak on, nazywać coś, tak? Adam nazywał zwierzęta, nazywał żonę, najpierw, że to jest w ogóle mąż mężatka, czy isza, mąż mężyna, różne tłumaczenia są tego. Później nazwał ją Ewa, bo coś tam, tak? Nazywać coś. Tutaj nazwany, bo on nazywa Boga, nazywają, czyli wzywają i powołują się na imię Jahwe. Od tego momentu. I stąd jest pytanie, po co to mówię? W jaki sposób teraz oni przez tyle tych lat, bo minęło już sporo czasu, około 2000 lat, 1800 lat, jak tu można wyliczyć, poza tym urodził się, zrodził i umarł i tak dalej, tam licząc te daty, można dojść do tego, że to mniej więcej 1800 lat minęło. Nie kłóćmy się o tutaj szczegóły. Więc sporo czasu mija. W jaki sposób Abraham, Izaak, Jakub. Abraham przekazał błogosławieństwo swojemu synowi jedynemu Izaakowi. Izaak miał do wyboru Ezawa albo Jakuba. Jakub podstępem bierze to błogosławieństwo. Jakub udziela błogosławieństwa wszystkim 12 synom, aczkolwiek bardzo wyraźnie idzie do tego pierworodnego, ale mówi, niestety ten pierwszy wypadł, bo zbezcześcił łoże ojca, dwóch następnych uradziło coś złego i coś uknuli, byli po prostu, zmazali ręce krwią i dochodzi do Judy, tak? Czwarty jest Juda, o nim jest dużo i dopiero później będzie o Józefa. W każdym razie jest to błogosławieństwo, przechodzi z ojca na syna, ale w jaki sposób to miało na nich wpływ? Jak oni wzywali tego, czy powoływali się na to imię Pana, imię Boga? Bo my w różny sposób, w różnych okazjach, to mam takie naturalne, mam problem, to zaraz wołam, o Boże, zlituj się, o Boże, pomóż. To jest normalne, prawda? Ale tutaj to jest szczególne, że oni powołują się na imię, to imię, Jahwe, na imię Boga. To widać szczególnie, moim zdaniem, właśnie w tym drugim momencie, kiedy tu jesteśmy już w tym drugim punkcie, kiedy oni są przerażeni, co teraz będzie,
umarł ojciec i co się z nami stanie. Chociaż nad nimi było wypowiadane błogosławieństwa, w jaki sposób, o, takie mam wrażenie, jakby to do nich nie docierało. Jakby to było, no tam coś ojciec powiedział, no ciekawe, będziemy się nad tym zastanawiali, później jeszcze miną tysiące lat, my się dzisiaj zastanawiamy, co to znaczy, że Issachar to osioł i tak dalej. No tam żartując troszeczkę na boku. Ale mam wrażenie, że nie dotarło do nich sedno. Zresztą mam wrażenie, że tak samo to nie dotarło nawet do Jakuba, który ukradł błogosławieństwo. Na początku on takie pretraktacje z Bogiem prowadził. No jeżeli się okaże, że jesteś w porządku, to ty będziesz moim Bogiem. Taki był początek Jakuba. Jeszcze tego nie rozumiał, że błogosławieństwo nie od razu oznacza bogactwo. Albo w ogóle nie musi oznaczać bogactwa. To może być, ale to wcale nie musi być bogactwo. To nie musi być dobrobyt, to nie musi być powodzenie. Błogosławieństwo to coś znacznie więcej. To znaczy, że masz w swoim życiorysie, masz wpisanego kogoś szczególnego. W twoim życiorysie jest Jezus Chrystus. Mogę być dumny ze swoich przodków, który tam wisi, gdzieś na ścianie, ale to mnie nie ratuje. Nie ma dziedziczenia wiary u nas. Nie ma czegoś takiego. Musisz mieć w swoim życiorysie tego kogoś, który jest Bogiem łaski. Jest Bogiem łaski. I to widać u Józefa. Bo tu mamy kwestię, jaki jest korzeń problemu. Korzeń problemu to jest brak przebaczenia. Brak łaski. I ci ludzie, chociaż żyli, przecież oni żyli pod dostatkiem, mieli wszystkiego. Żyli w bogactwie. Skoro Józef był na wiecie, jak to kto ma księdza w rodzie, temu bieda, jego bieda nie bodzie. Coś takie przysłowie było, prawda? Mają Józefa, więc im się powodziło. Ale gdzieś tam nie rozumieli, nie docierało do nich to, że potrzebują łaski i że żyją w łasce. A to było coś, co miał i Jakub później, i Józef. Oni o tym mówili, Józef to okazuje. I to jest jedno z najpiękniejszych słów tego rozdziału. Kiedy oni podstępem podchodzą, odpuść swoim braciom, bo tak tata kazał. A Józef mówi do nich w 19 wierszu, nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? To są bardzo ważne słowa. I każdy z nas musi je sobie zadać, czy przypadkiem nie zajmujesz miejsca Boga. Szczególnie w momencie, kiedy miałbyś komuś przebaczyć. Czy przypadkiem nie zajmujesz miejsca Boga w swoim życiu? I to jest szokujące, ponieważ Józef, drugi po faraonie, można powiedzieć, tak, ważna szycha, tak wielki człowiek, naprawdę w jego ręku leżało to żaden problem, żeby pozbawić ich życia, żeby wziąć odwet, zemścić się na swoich braciach za to, co mu zrobili, za to wszystko, co przeszedł w tych więzieniach, tych upokorzeniach i tak dalej. Ale on widział coś zupełnie innego, widział obietnicę, widział ratunek, widział łaskę i trwał w tej łasce. On trwał w tej łasce. List do Rzymian, piąty rozdział, otwórzmy. Kolejny raz, kiedy jest mowa właśnie o łasce, kiedy jest mowa o nadziei, ale tutaj zobaczmy też właśnie w kontekście łaski. Piąty rozdział. Dzięki czemu mamy pokój z Bogiem? Dzięki czemu wrogiem naszym nie jest Bóg? Bo to musimy sobie jasno uświadomić, ludzie nie są wrogami. Problemy, które mamy w życiu, to nie jest nasz największy wróg. Największym wrogiem w naszym życiu jest Bóg, jeżeli nie jesteśmy z Nim pojednani. Tak? Rozumiem, zgadzamy się, tak? Największym wrogiem w życiu człowieka jest Bóg. I ludzie myślą sobie różne rzeczy, a Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, nic nie zrobi, wszystko będzie okej, wszyscy w ogóle, piekła nie ma i tak dalej. Nie. Największym wrogiem człowieka jest Bóg. Dopóki nie będziesz pojednany z Nim. Dzięki czemu mamy pokój z Bogiem? Bo uwierzyliśmy. Ale w co uwierzyliśmy? Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Ale jakiej wiary? Przez Jezusa Chrystusa. Tylko taka wiara ma możliwość wprowadzić między Tobą a Bogiem pokój. Tylko taka wiara ma możliwość wprowadzić pokój. Co też mamy jeszcze dalej dzięki Chrystusowi? Mamy dostęp do łaski.
Mamy dostęp do łaski. I co my z tą łaską robimy? Mocno w niej trwamy. Mocno w niej stoimy. I robimy bardzo dziwne rzeczy. Bo mówi co? Chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Oczywiście, o tej nadziei przez cały czas mówimy. Łaska sprawia, że zaczynam być kimś. To stajemy się jak Józef, można powiedzieć, może jeszcze bardziej na wysokim stanowisku, bo Józef był tylko na ludzkim stanowisku bardzo wysoko, drugi po Faraonie. A my dzięki łasce, jak jest apostoł Paweł, jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. I mówię, w tym trwamy. I co dalej? Mówi, możemy się chlubić tym, możemy się chwalić. Czym się chwalimy? Chwalimy się nadzieją chwały Bożej. Co to znaczy znowu? Ciociu droga, wujku drogie, mamo, tato, nie wiem. Jeżeli jestem małym dzieckiem, wytłumacz to dziecku. Co znaczy chwalić się nadzieją chwały Bożej? Każde dziecko potrafi się chwalić różnymi rzeczami. Zabawki, ubrania, nie wiem, różnymi przeżyciami, które miało wcześniej. Co to znaczy chwalić się nadzieją chwały Bożej? Dziecko, my się będziemy chwalili nadzieją chwały Bożej. Nie chwal się tym. Ale co to znaczy, mamo, tato? Jeżeli wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, to brak im czego? Brak im piękna Jezusa. Brak im dobroci Chrystusa. Brak nam tego, co było w Chrystusie. My to wszystko tracimy przez grzech. Tak? Ale jeżeli nawracamy się, jeżeli wierzymy, jeżeli pokładamy całkowicie zaufanie w Chrystusie, to właśnie wtedy zaczynamy chlubić się nadzieją tego piękna, tego odnowionego życia w Chrystusie. Moi bracia zielonoświątkowcy czasami sobie z nich drwie. Jestem taki złośliwy mimo wszystko, gdzieś tam, bo oni bardzo lubią uzdrawiać. Mam syna na wózku inwalidzkim, on by wam opowiedział historię, jak oni go uzdrawiali. I w tej wewte już na nogach prawie, że stał, ale to ciągle nie wychodzi. Ja mówię, wy za słabo uzdrawiacie, ja nie wierzę w wasze uzdrowienia. Naprawdę to jest słabe. Tak? Ja nie chcę nikogo obrazić, tak? Ale to jest słabe, bo Bóg, mój Bóg jest Bogiem doskonałego uzdrowienia. I nie mówię o tym tylko w takim znaczeniu, że musi mój syn stanąć na nogi i być uzdrowiony. Bo ja mam obiecane, ja dzisiaj się mogę tym chwalić. Ja nie muszę czekać na świadectwo, aż będę uzdrowiony i słuchajcie, halleluja, chwała Panu, jestem uzdrowiony. A teraz, jak przechodzisz te trudy, przechodzisz ucisk, przechodzisz doświadczenia, czy będziesz się teraz chwalić? Czy będziesz się chwalić tą nadzieją piękna Chrystusa, tą nadzieją tego, co Chrystus ma dla ciebie? Teraz, pomimo cierpień, ucisku i tak dalej. I w taki sposób wzbudza się ta nadzieja, która nie może zawieść. Ta nadzieja, która nie przynosi wstydu, inaczej mówiąc. Bo jak powiedziałem i to ciągle będę powtarzać, to, że wierzysz, to nie wystarczy. Musi być to nadzieja położona w Chrystusie. Bo tylko taka nadzieja ma siłę zbawczą. W Chrystusie. On jest moją nadzieją, nie moje zasługi, nie moje doświadczenia duchowe czy jakiekolwiek inne. To jest nadzieja, o której my mówimy. I ta nadzieja nie zawodzi albo nie przynosi wstydu, bo miłość Boża jest rodzona w sercach naszych. I teraz to jest to, czego brakło braciom Józefa. Oni żyli bogato, żyli dostatnio i dobrze, ale ani nie żyli specjalnie nadzieją tego, co będzie w przyszłości, tak jak ojciec mówi, tak, moi przodkowie, to jest ziemia obiecana i tak dalej, to jest obietnica, oni się karmili nadzieją. Nie karmili się też jego miłością, nie widzieli miłości Józefa do nich. On rozmawiał z nimi serdecznie, ale oni tego nie widzieli, nie dostrzegali tego. Nie żyli, nie trwali, nie stali w łasce, w łasce. Kończymy już. Przepraszam, ja tak długo mówię, a to pewnie już nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zdarzy mi się stanąć tutaj. Trzeci, ostatni punkt. Trumna dla specjalnego brata. To specjalny brat, to jak powiedziałem, kiedy były te wymieniane błogosławieństwa o Judzie najwięcej i właśnie o Józefie najwięcej, pod koniec, w 26 wierszu, powiedziane są takie słowa na ciemię poświęconego wśród braci swoich. Koniec 26 wiersza, 49 rozdział. Tak Jakub nazwał swojego syna Józefa.
był szczególnym bratem. Tam jest takie słowo specyficzne, użyte, nawet niektórzy tłumaczą, księcia wśród braci swoich. Ale zobaczcie, pełny ten kontekst, troszeczkę więcej, że on miał otrzymać błogosławieństwo, właśnie to jest przez cały czas ten kontekst, który tutaj mamy, błogosławieństwo Ojca Twojego, które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych. Miał błogosławieństwo, które przewyższało błogosławieństwa gór i tego, co mógł tu zdobyć. Co to było za błogosławieństwo? Błogosławieństwo Ojca. Błogosławieństwo Ojca. To przewyższało wszystkie inne, jego pozycje, jego bogactwo, cokolwiek. On tak samo reprezentował, jak Ojciec wierzył, ufał. I co się dzieje z nimi? W liście do Hebrajczyków również czytamy, że Bóg nie wstydzi się być nazwany ich imieniem. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie jestem Bogiem umarłych ludzi. Oni żyją przede mną. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I cieszę się, że mogę to zobaczyć, że Bóg jest Bogiem moich przodków był, że jest moim Bogiem. Niesamowicie się cieszę, jak widzę, że nasze dzieci, tak, spotykają się, nawet nie wiedziałem, kto ten przystojny facet tam jest. A to co ty to, dwa kuły? Niesamowite. I się przyjaźni, okazuje się z moim zięciem, coś tam razem robią, dziwne rzeczy. Ale najważniejsze jest to, że dzieci kochają Pana. Ja nie przyniosłem im jakiegoś błogosławieństwa typu patrzcie, ile wam zostawiam teraz, to moje bogactwo, firma, nie wiem, pieniądze. Nie mam nic czegoś takiego. I dzięki Bogu mam coś znacznie więcej, bo chlubię się nadzieją chwały w Chrystusie Jezusie. I to mają nasze dzieci i o to się modlimy, o to zabiegamy. Dlatego nad tym też codziennie pracujemy, a nie tylko przy jakichś okazjach. Chcemy, żeby nasze dzieci miały to właśnie błogosławieństwo. A zatem kończąc już, widzimy właśnie wiarę tą Józefa i widzimy, że przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swojej kości. Bardzo dziwne wyznanie wiary, prawda? Bardzo dziwne wyznanie wiary. Ale uświadommy sobie jeszcze raz to, co przez cały czas próbowałem powiedzieć. Ostatni slajd brzmi w taki sposób. Nie masz wpływu na rezultat swojej wiary. Tak czy nie? Dobrze powiedział czy nie powiedział dobrze? Nie masz wpływu na rezultat swojej wiary. Co mógł Józef, jaką Józef mógł mieć władzę nad tym, co stanie się z jego kośćmi? Przez ile lat w ogóle te kości tam leżały? Ciekawe, gdzie oni je trzymali, nie? Dzieci, ktoś pamięta? 430 lat byli w niewoli, więc około ponad 400 lat te kości musiały tam być gdzieś złożone. Nie wiem, czy później poskładali już razem do skrzyneczki, czy to była, bo tam jest trumna, ale to mogło być skrzynka, jakkolwiek. 400 lat. I on nie miał żadnej władzy nad tym, że po 400 latach na pewno stąd mnie zabiorą. To był akt jego wiary. Bóg obiecał dać nam ziemię i macie mnie tam zabrać i tam macie mnie pochować. Dziwne, prawda? I to zostało pochwalone. Ale my tak samo. Zaufanie Chrystusowi. Tylko temu, co On zrobił, kim On jest. Tylko to nas ratuje. Nie mamy władzy nad tym. Ja teraz tak mocno, mocno wierzę, że ja sobie prawie, że światy stwarzam gdzieś tam. Ja sobie tak mocno wierzę, że to mi się spełnia. I tak niektórzy uważają, tak wierzą. Jak ja będę mocno w coś wierzył, to mi się to spełni. Mówiąc do dziecinnemu, guzik z pętelką. Tak to nie działa. Żadna wiara nic nie tworzy. Nasza wiara jest tylko wyrazem naszego zaufania Chrystusowi. Bóg jest gwarantem tego, że ta wiara ma sens. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarantem tego, że twoja wiara ma sens. Jego zmartwychwstanie i również, co rzadko się mówi, w niebo wstąpienie. Bo został przyjęty przez Ojca. Bo widziano go, jak wstępuje i został przyjęty do Ojca. Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest coś, co obchodzimy dzisiaj tak samo przy stole. Przypominamy sobie nie tylko tą wieczerzę, ale przypominamy sobie właśnie to dzieło naszego odkupienia. Tak, to jest pewne. Bóg na pewno nie zawiedzie.